Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą na to, żeby biec w tempie na rekord Polski, to na pewno się nie zawaham, żeby to zrobić. Każda jak gdyby okazja do tego, żeby rekord Polski pobić, jest dobra. A nie widzę lepszej jak Orlen Warsaw Marathon, tak? Także no jeżeli będą takie warunki, na pewno będziemy próbowali, ale na dzień dzisiejszy, na tą chwilę skromnie zakładamy bieganie na to, żeby poprawić wynik tamtegoroczny. A co będzie na mecie, jeżeli będzie wynik jeszcze lepszy, jeżeli będzie, to wtedy można się będzie tylko cieszyć, tak? Ja jestem tej zasady, zawsze uznaję tą zasadę, że lepiej się miło zaskoczyć niż niemiło zawieść, także no myślę, że cel i tak jest ambitny, ten, który sobie postawiłem, czyli poprawienie wyniku z tamtego roku. A jeżeli będzie coś lepiej, no to na pewno będę się cieszył jeszcze bardziej, tak? Jak tu widzieliśmy, czołówka tego maratonu jest bardzo dobra, tak? Są bardzo dobrzy zawodnicy klasowi. Tutaj pan Czesław powiedział praktycznie o dwóch zawodnikach, ale jest ich jeszcze kilku na bardzo wysokim poziomie, na takim 2.6, 2.7, więc czołówka powinna być dobra, wyrównana. Mam nadzieję, że nie pokrzyżują nam naszych planów warunki atmosferyczne. To jest najważniejsze, bo no w tym roku praktycznie obserwowałem każdy maraton i tutaj wiatr wypaczył wiele wyników. Przede wszystkim w poniedziałek był bostoński maraton, gdzie zawodnicy naprawdę światowego topu, światowej czołówki pobiegali 2.9, bo niestety ten wiatr, pomimo tego, że profil trasy jest bardzo szybki, praktycznie z góry. Skoro zamierzasz poprawić swoje ubiegłoroczne osiągnięcie, zakładam, że jesteś świetnie przygotowany. Opowiedz chwilę o swoich przygotowaniach. No tak, jestem dobrze przygotowany. Praktycznie ten najważniejszy okres, czyli ten BPS, jak to się u nas mówi, spędziłem w Stanach Zjednoczonych, w Albuquerque, na wysokości 1600 metrów, w bardzo dobrych warunkach. W tym roku pogoda mi bardzo dopisywała, 5 tygodni, które tam spędziłem, wykorzystałem bardzo... Zawsze wiało w plecy. No właśnie, nie zawsze wiało w plecy, ale starałem się tak, żeby biegać zawsze z wiatrem, tak? Także mam nadzieję, że tutaj też będzie wiało w plecy. A tak na poważnie, to naprawdę przygotowania, które w tym roku jak gdyby były dla mnie bardzo korzystne, bardzo dobre. Biegałem na bardzo dobrych prędkościach i mam nadzieję, że tutaj wynik na mecie mój będzie również bardzo dobry. Myślę, że jeżeli chodzi o te moje zgrupowania zagraniczne, o te obozy, które do tej pory odbywałem, można tak powiedzieć, na dużej wysokości, ten obóz był zdecydowanie najcięższy. Wykonałem tam największą pracę. No i mam nadzieję tylko, że to po prostu da efekt tutaj dobrego wyniku na mecie, ale no, widząc tutaj determinację zawodników, kolegów, to myślę, że o ile, tak jak mówię, wiatr nie wypaczy jakoś wyniku, to będzie tutaj na mecie dobry wynik, ale będziemy jeszcze to wszystko analizowali na spokojnie z zawodnikami, z ekipą, która organizuje tutaj wszystko, także zrobimy tak, żeby było dobrze.